ulicy Elizy. Dobra, BMW zostawione. O, widzisz, weź mi przypomnij, żebym się z Miniakiem na jutro omówił, bo dzisiaj już nie ma szans. Bez szans. Jak tam dzieciarnia z tyłu? Spoko jest? No to git. Władek, zostajesz ze mną? Przyszły te modele, wiesz? Tak. Idziesz zobaczyć? Tak. To my sobie, ja z mamą sobie załatwię. No wiadomo. Kto by chciał ze starym siedzieć? Na ubranka, znaczy ty jesteś poważna. Jedziecie po masło, chleb i mleko. Na pewno nie mamy chlepia, tak? Taka plastelina. Tu będzie wlewo. No, czuć, że chyba coś dostał. Prawym kołem. Mogłeś to właśnie na tym... No to właśnie wtedy mogłam to zrobić. Co, będziesz mnie tam wiozła, czy nie? Później? Oczywiście, o której? No tak za godzinę mniej więcej. Ja tu akurat może obrócę z tym wszystkim. No. Chyba ci tam. Ale ciepło. Moją kamizelkę. Mnie? No, żeby się zabrał do domu. Chyba mi jest niepotrzebna. No raczej. Zwłaszcza jak masz się ruszać i samochodem jeździć, nie? Nie. Ty, czekaj, dobra, klucze mam do domu. Psikałaś ostatnio? No już dawno, właśnie muszę spryskać. Dobrze. A co, pachnie czy nie pachnie? Nie, właśnie już nie czuć, nie? Teraz to kiełbasa pachnie. A pamiętasz, które? Mam je tutaj. To było? Pa. Dobra, dzięki. Chciałam powiedzieć pa teraz. A. No i to są prawdziwe samochodowe perfumy. Nie no, pachnie super, naprawdę. No, wiem. Czujesz pelucha? Ładnie, nie? Czekaj, dam ci ten swój. No to jak chcesz, to mi daj. Już idę, już idę. Łebką tu nie ma żadnego plecaka. No i spoko. Ciepło jest strasznie. No nie? Czekaj, mama nam da. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, nie, albo no, jak masz... Nie, ja mam tutaj. Pa. Cicho, cicho, już nie brzęczy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Widzisz, jak go wyczesałem? Ładniejszy jest? Co? No, a dzisiaj go wyczesałem? No, trochę go wyczesałem, tak. Jakieś tam kołtuny też mu wyciąłem, bo miał dwa. Już jest ładny. A będzie jeszcze ładniejszy. Chodź, zostawimy, mamy ten bezrękawnik, no. A dlaczego to ja tam stoi? Bo wiozłem ją dzisiaj opony. Wiesz, bo BMW została tak, na wulkanizacji i ma wymienione opony. Tam, gdzie kiedyś z Toyotą byliśmy, pamiętasz? W tym miejscu. A tam teraz w ogóle stoi taki Fiat i Polonez. Może jak ze mną później pojedziesz, to sobie obejrzysz, nie? No, a kiedy to skończą? A za godzinę. Dobra? To jedziesz ze mną? Tak. O, widzisz, pytałeś, gdzie są moje rolki. No to tu są. Hmm? A gdzie były? W BMW? Nie, w Cadillacu w bagażniku. Te kratki odpływowe to czyściłeś ostatnio? Co? Bo kilka było pozdejmowanych. Te kratki odpływowe to ty czyściłeś? Tutaj z rynny? No. Ja. Bo widzisz, ktoś tutaj gdy zaglądał. No, bo wiatr przerwał i ja musiałam tutaj, aha, wiesz. Okej, okay. Dobra, bo tu jakieś widzę kamienie, cegły. Chyba z komina. Dobra. Okej. Okay. No to git. To chodź do tyłu. Zrobimy pod gatą porządek. Bo mama pojechała chyba po kiełbasę, nie? Mamy kiszkę. O, to ty, dla ciebie, tak? To dzisiaj niezła wieżerka będzie, co? Ale ty dzisiaj odpalasz pod wiatr? Już go tak, no musiałem go odpalić stąd, Władek. Bo musiałem otworzyć te wrota. Te wrota? No tak, no wrota do garażu, żeby tutaj postawić drabinę, nie? No, żeby opony zdjąć.
opony do bagażnika do Toyoty i zawieźliśmy je. Ja je zawiozłem. Tomek chyba kiedyś Cadillac nie chciał odpalić. No, bo wiesz, jak on prawie nie jeździ, to się nie ma co dziwić. Poczekaj. Weź no zobacz, czy już się naładowało. Świeci się zielona lampka, czy dwie czerwone? Nie widzę tutaj. No to weź no się schyl. Dwie czerwone, czy zielona się świeci? Tu jest prawie czerwona, a tu też tak samo. No, czyli zielonej nie ma, tak? No. Jak się zaświeci zielona, to będzie znaczyło, jak że już jest cały. Jak poleci zieloną, to znaczy, że jest naładowana? Tak, to musisz tu sprawdzać co jakiś czas. No, jak okay. Będzie zielona, dobra, jedna. Możemy w piłkę, ale chodź jeszcze pod wiatę, Władek. Bo musimy tam. Ale weź piłę, dobra. Bierz piłę, okej. Okay. Dawaj, podaj. Dzięki, stary. Dawaj, tam na dojście masz. Wysuń tu. Dobra. I dawaj tam. Cyk. Tu mi daj teraz, oddaj. Dobra. Trzymaj, wystawiam ci i wal w bramę. O, ty, Władek. A nie chciałbyś takiej małej bramki? No właśnie chcę, żeby mama mi zamówiła. No to zamówimy. A wiesz, że w Jastrzębiej Górze tam mamy dwie takie duże bramy? Co? No, tam musimy wziąć piłę i będziemy grali. Tylko chcę tam wejść. Bierzemy, oczywiście. Bo Krystian zawsze bierze. No i pewnie, to teraz ty też będziesz brał, żebyśmy mieli tam czym grać, nie? No. Okej? Okay? Wszystko spoko? No. No to git. Dobra, bierzemy się tutaj jak za to. Władek sprawuje ta piła. Dobrze. Dobrze. To git. Ej, tato, no. Leci. A ty. Może tam lepiej. Tam jest lepiej. Która? Tam. A, mówisz o miejscu. Dobra, tylko tu jeszcze Władek dorąbię parę kawałków. Dobra, żeby się ładnie odpaliło. A to jest suche? Słucham, tak, to raczej jest suche. Czekaj, no? Czekaj, ale wezmę sobie jakiś mniejszy, no. Tom diri dom. O, bez sęków. Będzie łatwiej. Dobra, zaraz to skończymy, Wojciuś. Ale jest power w nogach, Władek. Ekstra. No jedną ręką, Władek, manewry robisz. Zimny łokieć. Grubo. Ładnie. Tych hamulców, Władek, to tak nie rób, wiesz, bo znowu nam się coś tam pognie albo się rozwali, wiesz? Tego hamowania takiego nie rób. Dawaj, ogień. Siemson? Siemson? Jak tam sprawy się mają, Władek? Kurde, zimny łokieć, zegareczek elektroniczny. Grubo. Dobrze. A co to za sprzęt, Władek? Czym ty przyjechałeś? Moskwicz, okej. Okay. On ma napęd jaki? Nie wiem. Elektryczny czy nie? Nie. Nie? Taki nożny ma normalnie. Trzeba pedałować, ale masz power już, nie? No to super. To ekstra. A gdzie jedziesz tak w ogóle? Nie wiem, Władek, wiesz? Myślę właśnie. No. Tu mamy takie fajne rzeczy, proszę Państwa. Gadżeciki. Z czego to drzwi? Czy ktoś nie wie? Moja kolekcja. Słucham? Nie. Nie kupiła? Klarucha! Wszystko spoko? Dobra, gdzie mama? Dobra.
Okej. Okay. Pewnie. No pewnie przywiozła. O ile była w sklepie? O ile była w sklepie? Ta kiszka. No na bank była w sklepie. Na bank? A skąd ty możesz wiedzieć, gościu? No bo mama mówiła. Aha, okej. Okay. No dobrze, dobrze. Tak, no tylko muszę sobie jeszcze łapska przemyć, bo mam tu po tym zamiataniu. Wiesz, jeszcze po tych liściach mam brudne. I zaraz myjemy. A gdzie ta piła, Władek? Gdzie piła? Dobra. To ty jedź po piłę. Ty jedź po piłę. No, co to za centrum? Centrum już jest gotowe, tylko tu jest park już prawie zrobiony. A, dobrze. No fajnie, fajnie. Dobrze. Tylko tu chyba drzewa trochę się wiesz. No. Jesteś tam? Przyjęcie? Przyjmij, ładnie. Dobra. I dawaj do mnie. Całej pety. No. Dawaj, Klarucha. Do kogo bijesz? Mhm. Tak. Im większy rozpęd, zobacz. Widzisz? Weź, nie kombinuj. Władysław. Ale się drą. Jeden tutaj siedzi, widzę. Czego tu nie ma? Ile zobacz trzeba się namanewrować, żeby jeden samochód załatwić? Tutaj i tak jest. Tutaj i tak jest, dobrze. No. Nie no, jakbym to robił w Warszawie, to miałbym w przechowalni opony. No i jakbym już pojechał, to bym tam ślęczał i tyle, nie? No ile straciłbyś czasu przy tym? A straciłbym tak, godziny, nie? Dobra, dobra, dobra. Walking. O, jeszcze gotowy nie wziąłem. Dobra, jutro zapłacę może za dwa. Nie mam tyle. Słucham? Nie mam tyle. Jakbyś się jutro kręcił, to możesz mi zatankować. Dobra. To już bym nie musiał. To ja ci go już po odbiorze, to ci go zatankuję, umyję i jeszcze odkurzę, nie? Żeby już ładnie było. To nasz nowy stadion, proszę Państwa. To dla tych, którzy nie są z przysługi. No. Właśnie tak giną ludzie. Ja bym się nie zawahał. Słucham? Jakby się nie zawahał, to coś by było z tego. W sensie z AC, czy jak? Nie no, wjechał po prostu, bym przyhamowała, a tak to... Dobra. Stracił pedy. Dim, dim. Aha. Co? Tylko teraz nie odbierzemy tych opon przecież, nie? O, panie, dobra, jutro to zrobię za jednym razem. Trzeba było Toyotą jechać, ale specjalnie ją zostawiłem. No dobra, trudno. Peszek. Zagapiłem się. Dobra, po robocie. Z jednym przynajmniej. A teraz już odpalamy.
leci sobie. Nie właź do tego oczka. Się pójdzie, nikt z tą przytulać nie chce. Wyczesany piesio, zobaczcie. Trochę wyładniał, co? Napiszcie, że tak. Albo jest jeszcze ładniejszy niż był. Chcesz coś powiedzieć, Gawrońska? Do widzów kanału? No. Pokaż tatuaż, jaki masz na ręce. Widzicie? Tatuaż, nie wkij pierdział. Ładna jest pogoda. Tak, ładna jest pogoda. No właśnie, no proszę bardzo. Co powiesz wszystkim? Tam ci wszyscy gratulowali sukienki ładnej. Życzyli ci w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tych życzeń to dostałaś, huhu, chyba więcej niż mama. No to tak. A my tu zaraz, proszę Państwa, startujemy z grillem. Będzie kiełbaska, będzie kaszaniątko też. No, ku zmartwieniu Władka niestety nie ma kiszki ziemniaczanej. Ja też bym chciała. Ach, też bym chciał, no i co? Jak nie ma, no to nie ma, nie? No co zrobisz? Kiszka to jest lepsza nawet od kiełbasy. Tak? No zależy jakiej, ale no jest sporo kiełbas, które są gorsze od kiszki. Tak. Mówimy o tej takiej z tego zielonego opakowania, nie? Tak. No. Ja lubię tylko z Biedronki kiszkę. A pamiętasz, jak byliśmy w Borsku w zeszłym roku, to Andrzej z Iloną przywieźli kiszkę, ale taką inną. Tamta mi bardziej smakowała. A mi nie. Aha. Mi w ogóle tamta nie smakowała. A oni w tym roku mają ten sam domek. Naprawdę? No. A my mamy, no trochę dalej. Ale też mamy w tej części. A mama mówiła, że się z kimś połączymy. My? No. Nie, nie, nie. My się nie łączymy. Łączą się... reszta się łączy w dużym domku. A to będzie w tym dużym, czy w tym takim średnim, co jest? My będziemy mieli dokładnie taki kształt domku. Dokładnie taki sam, tylko w innym miejscu. A oni będą mieli ten drewniany, taki duży. Ten no. Koło salki, ten taki duży, tak? Ten, co my kiedyś byliśmy? Nie, 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 nie. A to wiem, to jest ich tam dużo. No. Właśnie trzy, to jest chleb. Chleb taki świeży? To jest świeży, chlebki są te trzy, też świeże bułki. To jest kawałek kiełbasy z wczoraj jeszcze. Mhm. A tych nie pakowałam na razie z folii, bo nie wiem ile, ale wszystkie są przekrojone tak wzdłuż. I to jest taka, jak była wczoraj? Inna, ale też z tego samego źródła. Ojej, już pachnie. Suchą nie, z kiełbaską zjesz. Poczekaj no. Chwilę. I dwa kawałki kaszanki, ona jest przepyszna. Dobrze. Zeżarłabym ją od razu, ale dobra, poczekam. Git, dobra, to wiesz co, może się pakować te kiełbasy, ale bo ja już ten ruszt tam zaraz stawiam, bo to i tak jest folii, to może już się robić. No jeszcze teraz buły i później kiełbasy już nie zjesz, Klara. Cwaniara, już ja cię znam. O. Pięknie, po to są te lampki, nie? A tą wczoraj stawiamy jeszcze? No pewnie, czemu nie? Uwaga! Czekajcie. Hej, spójrzcie. Dobra, mamy to. Ta z wczoraj to też jest z folii wyjęta. Nawet tam są dwa kawałki do środka. Można je razem. Nie? Słucham? No pewnie. Spójrzcie. Hej. O. Dobra. No to cyk. Ja bym zostawiła tylko te trzy kawałki kiełbasy, czy nie, więcej, bo to jest. Tej nowej byś mi też dała. Chętnie bym spróbował. Czy ona jest z tego samego... No ale inna kiełbasa, tak? Dobra. Dublujemy chyba dzisiaj te filmy, ale
No raz się może zdarzyć. Czasem się zdarza. To idę szukać na chwilę, prawda? Dobra. Widziałeś, że go wyczesałem? Powiedz, że ładnie. 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 Jemu mówisz?